Ryszard Grabacki, witam ponownie. To jest specjalne wydanie studia wizyty prezydenta Donalda Trumpa w Polsce Telewizji Republika. Ze mną kolejni goście, dr Jerzy Targalski, politolog, historyk. Witam serdecznie. Witold Gadowski, pisarz, dziennikarz, śledczy. Witam panów. Panowie, czy ulegacie takim nastrojom dużego entuzjazmu, które towarzyszy wizycie Donalda Trumpa w Polsce? Mocne sformułowania padają ze strony polityków, ale nie tylko. Wielu komentatorów mówi się o historycznej wizycie, o bardzo wysokiej randze tej wizyty, o wielu pożytkach politycznych, które Polska może odnieść dzięki wizycie amerykańskiego prezydenta w Polsce. W takim momencie, przypomnijmy, że to jest wizyta, która przypada dokładnie dzień przed rozpoczęciem szczytu G20 w Hamburgu w Niemczech. Panie doktorze. No, jeżeli mamy analizować na poważnie wydarzenia polityczne, to entuzjazm nie jest wskazany. Entuzjazm jest wskazany na placach, prawda, jako element gry politycznej oczywiście, bo jeżeli Trump tu zobaczy entuzjazm Polaków, no to będzie mu przyjemnie, będzie dowartościowany, biorąc pod uwagę jego ego, i to jest oczywiście ważny czynnik w naszej polityce, tak? Ale analityk takimi sprawami się nie zajmuje. Polityk wzbudza entuzjazm, analityk bada, co jest kosztem, co jest sukcesem, na czym zarobiliśmy, na czym straciliśmy, tak? I powiedzmy sobie jasno, no, wizyta Trumpa jest oczywiście symbolem, ale jest to symbol bardzo ważny, bo co Trump przekazuje? No, przekazuje Niemcom: słuchajcie, jak będziecie tu podskakiwali, to ja tu mam Polskę, zawsze mogę tutaj zainwestować, prawda? Przekazuje Rosji: uspokójcie się, no bo mogę wyeliminować was z rynku gazowego, i to Stany Zjednoczone będą zarabiały na gazie, a wy tutaj nie podskakujcie, bo ani wy nie zarobicie, ani Niemcy nie zarobią na dystrybucji waszego gazu, tak? Ale to jest wszystko w naszym interesie. Polska jest elementem licytacji w takim razie, takiej geopolitycznej? No, licytacji nie ma, bo Niemcy nam nic nie dają. Znaczy, przepraszam bardzo, Niemcy dają nam Nord Stream 2, prawda? I ewentualnie obietnice, że nie będą się na nas gniewali, tylko będą nas głaskali po głowie. No i może w tym tygodniu nie wydadzą polecenia obalenia rządu. Więc licytacji nie ma, bo druga strona nic nie daje. A jeśli chodzi o Rosję? A jeśli chodzi o Rosję, no to Rosja może tylko przeszkadzać, prawda? I na razie, jak sądzę, zastanawia się, jak uderzyć. I myślę, że przede wszystkim będzie rozwijała w Polsce wojnę informacyjną. To znaczy starała się poprzez swoje pudła rezonansowe, agenturę, jak najbardziej rozpowszechnić antyamerykańskie nastroje, że oto Polska, prawda, jest zabawką w rękach Amerykanów. Ameryka, największy zbrodniarz świata, narzędzie w rękach Żydów, którzy nic o niczym od rana do wieczora nie myślą, tylko jak pognębić Polskę i tak dalej, i tak dalej. To jest stare, tradycyjne tezy rosyjskie wojny informacyjnej, które niestety trafiają do wielu grup w Polsce i nie spotykają się z żadnym przeciwdziałaniem. Witold Gadowski, Donald Trump stawia na Polskę? Czy ja wpadnę w entuzjazm, jeżeli jutro usłyszę deklarację: dziś jestem warszawiakiem. Gdyby Donald Trump tak powiedział, oczywiście nawiązuje do... Pobrzmie echo słynnych przemówień. Tak, słów, ale jeżeli tak powie, nawet jeżeli za tym jeszcze nie pójdą żadne konkrety, to będzie to bardzo dobre, bo to będzie symbol, a symbole zobowiązują. Nie chciałbym, żeby ta wizyta skończyła się tak jak wizyta Baracka Husseina Obamy, kiedy usłyszeliśmy kilka pochwał, kilka gładkich wersów. I trochę psztyczków. Troszkę psztyczków i nic za tym nie poszło. Nic kompletnie, a wręcz przeciwnie. Reset i te wszystkie rzeczy, które znamy. Więc dziś, kiedy Amerykanie dopiero zaczynają się angażować w Europę Środkową, naszym interesem jest kotwiczenie ich tutaj jak najmocniej. Więc rzeczywiście, jeżeli będzie entuzjazm, jeżeli Trump tutaj się napompuje dobrym nastrojem, to to bardzo prawdopodobny scenariusz. Mówimy o jutrzejszej przemówieniu na Placu Krasińskim. No, nastroje są takie, że wydaje się to dosyć naturalną reakcją. Proszę pamiętać, że w Europie będzie przez to całe lewactwo przyjęty jako diabeł wcielony. To nie ulega żadnej wątpliwości. Oczywiście. I sądzę, że jutro też nasi rodzimi... Jak ich nazwać? Spróbują sobie przypomnieć. Spróbują sobie przypomnieć. Może obywatele RP, tak, się ukażą. Położą się na ulicy gdzieś tam. Może jakieś kobiety się obnażą, niezbyt piękne, i tak dalej, i tak dalej. Ale mówiąc poważnie, sądzę, że warszawiacy będą nastrojeni pozytywnie. Dla Trumpa będzie to oddech przed tym, co go czeka.
bo musimy pamiętać o tym, że jutro spotyka się z Putinem. Tak. I będą omawiać kwestie palące, czyli Bliski Wschód, polityka energetyczna. Twarda rozmowa. Ale też proszę pamiętać, że media niemieckie, które oczywiście działają na polecenie rządu, bo to Merkel mówi, ja jestem ta dobra, a tutaj oni są niezależni, prawda, i na polecenie rządu działają. I już tydzień temu puszczały skandaliczny program atakujący Trumpa w telewizji niemieckiej, w CDF-ie. Było to dostępne tylko na terenie Niemiec, w wewnętrznej sieci. Także kampania medialna antyamerykańska, no bo antytrumpowska w tym wypadku znaczy amerykańska, prawda, w Niemczech. Jest dosyć historyczne, mam wrażenie, jak się obserwuje przekazy. I bardzo dobrze. Z naszego punktu widzenia to jest dobre. Bo to pokazuje, że Amerykanie mogą tu na nas liczyć, prawda? Czyli opłaca im się w nas, że tak powiem, zainwestować, a tam to jest teren niepewny, wrogi i tak dalej. I to jeszcze w kontekście wojny handlowej, prawda? A my chcemy kupować amerykański gaz. My, no i kupujemy, to się dzieje. Tak. Tym bardziej, że gaz z Kataru staje się coraz bardziej niepewny. Wobec tego, co się dzieje wokół Kataru. Więc mamy jakby alternatywny kierunek dostaw. A Rosjanie zaczynają gry z remontem Jamału. Więc możemy za chwilę mieć gaz o obniżonych parametrach, jak już mieliśmy. Była próbka, tak. Albo w ogóle obniżony przepust. Tak, ale to jest z punktu widzenia rosyjskiego samobójcza polityka, bo pan sobie uważa, że oni blokują dostawy gazu, no to bardzo dobrze, to my się całkowicie od tego odcinamy i nastawiamy się na inny rynek. I wtedy oni w jakiej są sytuacji? No co, będą jedli ten gaz na śniadanie, obiad i kolację, tak? To dosyć trudne. Panowie, a propos tych realnych korzyści, o których pan doktor mówił, mamy informację sprzed kilkudziesięciu minut o podpisaniu umowy między Ministerstwem Obrony a Departamentem Obrony Amerykańskim na dostawy systemu rakiet Patriot. Nie znamy szczegółów, jutro szczegóły mamy poznać dotyczące jakby parametrów tej umowy. Ja już widzę artykuł w Gazecie Wyborczej. Oto agresywna polityka Trumpa podwyższa ryzyko wojny. Tak, a Polska będzie obszarem tej wojny. To brzmi jak gadzinówka stalinowska, mniej więcej takiej poetyce pisano o Stanach Zjednoczonych. Redaktor naczelny pamięta te frazy. Tak, bardzo dobrze. A wszystkie rosyjskie pudła rezonansowe zaraz powiedzą, że Ameryka pcha nas do wojny z Rosją. Tak. Bo jakbyśmy się rozbroili, no to wtedy Rosja nie miałaby powodu nas atakować, prawda? I nawet by nas lubiła. Tak. Ale wiele mówiło się o tym w ostatnich, chociaż rzeczywiście to były raczej tezy upowszechniane przez Gazetę Wyborczą i Et Consortes, o tym, że Amerykanie będą narobić wstręty, jeśli chodzi o dostęp do tych wysokich, bardziej wyrafinowanych technologii wojskowych. No te fakty, o których słyszymy, mówię chociażby o tej umowie, której szczegóły zastrzegam, poznamy jutro, no ale wskazuje, że jest inaczej, że to wcale nie jest tak. I mamy sukces tego znienawidzonego ministra Antoniego Macierewicza. Tak? Będą musieli przełykać tą żabę i ją będą odwracać tyłem znowu do publiczności. Na pewno coś wymyślą. Tak. Że to nie te patrioty, nie albo... Te, tak, że to tam jest więcej w ogóle, zauważcie panowie, jest więcej takich rzeczy, które całkowicie przeczą gazecie, narracji Gazety Wyborczej. Jakiś czas temu przecież były publikacje o tym, że nikt z szanujących się przedstawicieli administracji amerykańskiej nie chce spotykać się z Macierewiczem. Tymczasem Macierewicz jest w wąskim gronie tych osób, które będą konferowały jutro wspólnie z prezydentem Trumpem. Więc nic się nie składa w tej narracji, jak się temu bliżej właśnie, przyjrzeć. Czy sobie odgryzie język na przykład, albo Kublikowa, albo coś takiego. Myślę, że odgryzą parę stron znowu, bo sytuacja finansowa Gazety Wyborczej się pogarsza, więc... Panowie, to miejsce, nawiązuję jeszcze do tego bardzo charakterystycznego miejsca jutrzejszego wystąpienia Trumpa. Mamy różne są oczekiwania wokół tego, co on może powiedzieć, jakiego rodzaju będzie to przesłanie, którym podzieli się z Polakami i z Warszawiakami jutro na Placu Krasińskich. No ale bardzo uderzający jest wybór tego miejsca. Pomnik Powstania Warszawskiego, powstania, które mówię, było symbolem walki i z Niemcami, i z Rosją. Przecież ten kontekst rosyjski jest tutaj bardzo mocno wpisany w heroiczną walkę Warszawy z 1944 roku. Nie wiem, czy Trump zna kontekst rosyjski, ale niemiecki zna na pewno. Z całą pewnością. Z całą pewnością i to jest właśnie moim zdaniem wybrane dlatego, żeby podkreślić, że to Polacy zrobili powstanie, walczyli o wolność przeciwko Niemcom. To jest kolejny element jakby przywoływania Niemców do porządku. Tak? Są niemiecka propaganda uderza już w taki bardzo charakterystyczny ton, przypominając Polakom, że w 1939 sojusznicy nas zawiedli.
Czyli domniemanie jest takie, że i ten sojusznik nas zawiedzie w Europie, ale niemiecka polityka, to jest historyczne drugie dno ma. Ta polityka staje się schizofreniczna, oni się odklejają od własnej historii. Wspólnota wartości, czy to taka kwalifikacja w odniesieniu do relacji polsko-amerykańskich, ja wiem, że to jest może wyabstrahowane z takiej twardej analizy politycznej, o której mówi pan doktor, ale jednak to takie pojęciowe zbitki funkcjonują, kiedy mówi się o wizycie amerykańskiego prezydenta w Polsce, że jest pewnego rodzaju chemia, jeśli chodzi o takie wspólne odczytywanie tych najważniejszych wartości przez amerykańskiego prezydenta i tą ekipę, która w tej chwili w Polsce rządzi. No tego prezydenta z obecną ekipą łączy przede wszystkim, jak powiem to po młodzieżowemu, hejt, który go spotyka. Bo przecież argumenty, które padają za oceanem, to same są z tym, są co słyszy same w Polsce. Jak argumenty, które podnosi tutaj Gazeta Wyborcza i TVN. Więc są antyestablishmentowi. To jeżeli znaczy, establishmentem jest to, co dotychczas rządziło. Rządziło. Ale ani ekipa Trumpa, ani ekipa Prawa i Sprawiedliwości nie wprowadzi małżeństw trzech pederastów. Tak. To jest jasne. Tak. Co zrobią w Niemczech, jak Merkel ostatnio, prawda, udawała, że ona jest przeciw, ale... Ale jest za, w gruncie rzeczy. Ale jest za, prawda. Tutaj będzie ważna kwestia polityki wobec migracji. Trump bardzo wyraźnie nakreślił pewien rys polityki amerykańskiej tam na miejscu i ciekawe, czy podobnie będzie wypowiadał się w Europie. Bo jeżeli tak, to będzie to dodatkowy argument dla krajów w Europie Środkowej, że mają rację. Dla nas, bo my najmocniej artykułujemy tutaj swoje priorytety w tej dziedzinie właśnie przecież. No i jesteśmy pod największym naciskiem Niemców, no i tej całej agentury niemieckiej w Polsce, prawda? Która postanowiła zniszczyć kraj, byle służyć. Panowie, ten kontekst związany z uczestnictwem prezydenta Trumpa w szczycie państw Międzymorza. Mówimy o inicjatywie, która nabiera kształtu, jest jakby autoryzowana poprzez obecność amerykańskiego prezydenta. Tworzy się na naszych oczach jakaś alternatywa polityczna w Europie? Czy mówimy raczej w panów ocenie o projekcie potencjalnym, który wymaga jeszcze ogromnej pracy, żeby zaistniał jako byt polityczny, jako rzeczywista alternatywa polityczna, panie doktorze? Nie, no to jest oczywiście byt potencjalny, prawda? Dlatego, że żeby powstał taki sojusz, czy w zasadzie przestrzeń gospodarcza, bo to głównie chodzi o to, wspólną przestrzeń gospodarczą, która by odgrywała samodzielną rolę również w Unii, jeżeli Unia będzie zachowana, bo my nie wiemy, co tam się, do czego Niemcy doprowadzą przez swoją butę i chęć ręcznego sterowania całą Europą, tak? To żeby ta wspólna przestrzeń gospodarcza powstała, a ona dopiero będzie tworzyła wspólne interesy, to trzeba wybudować całą infrastrukturę, tak? Czyli gazociągi, ropociągi, koleje, drogi i tak dalej, bo pan musi te towary jakoś transportować z Helsinek na przykład do Tesalonik. Tak? To jest ogromne zadanie, które stoi przed nami. Potrzebne są ogromne fundusze i to jest główny problem. Skąd wziąć pieniądze na te ogromne inwestycje? Bo dopiero one stworzą to Międzymorze. Ale jest jeszcze jeden aspekt. Dlatego, że proszę zauważyć, że w tym szczycie Międzymorza nie bierze udziału Ukraina, co uważam za bardzo poważny błąd. I wymyślono taki termin Trójmorze. Dlaczego go wymyślono? No właśnie po to, żeby uzasadnić, że biorą w tym szczycie tylko te państwa udział, które są jednocześnie członkami Unii Europejskiej, prawda? Więc jakby zawężono. Otóż tylko do tych państw ten region, tymczasem region ABC, Adriatyk, Morze Czarne, Bałtyk, no nie można stworzyć tutaj jednego rynku bez Ukrainy. Po prostu tego się nie da i jakiekolwiek próby wyeliminowania Ukrainy w ramach wewnętrznych rozgrywek, licytacji antyukraińskimi hasłami ze strachu, że się nie wygra wyborów i tak dalej, prowadzą w ślepy zaułek, moim zdaniem. Z czego panu zdanie wynika w takim razie wyłączenie Ukrainy z tej inicjatywy, przynajmniej na tym etapie, który teraz obserwujemy? Według tego, co czytałem, to Polska proponowała, ale jedno z państw grupy... Panie doktorze, przerwę na moment, jeśli pan pozwoli. Jesteśmy na lotnisku Okęcie.
Jak państwo widzą, prezydent Donald Trump z małżonką Melanią Trump właśnie opuszczają pokład Air Force One. Samolot szczęśliwie przybił do Warszawy po 8,5 godzinach lotu, po 14 opuszczał bazę Andrews niedaleko Waszyngtonu. Za chwileczkę, mam nadzieję, odzyskamy obraz. Wiemy, że prezydenta Trumpa na lotnisku wita Witold Waszczykowski, minister spraw zagranicznych, oraz profesor Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta. Jak tylko obraz pojawi się znowu w przekazie, będziemy na bieżąco państwu pokazywać to wszystko, co łączy się z bytnością prezydenta Donalda Trumpa w Polsce. Ale wracamy do pańskiego wywiadu. No właśnie, to jest problem, kto się sprzeciwił. Tak? Ja podejrzewam, że Węgry się mogły sprzeciwić ze względu na politykę Orbana. Tak? No, tutaj to jest też przykład, że sojusze tworzy się nie na podstawie tych samych poglądów na historię, tylko w oparciu o wspólnotę interesu. Tak? Co z tego, że z Orbanem się lubimy i nie mamy żadnych historycznych jakby zaszłości, konfliktów. A dużo pozytywnych sentymentów raczej. No tak, ale Orban gra z Rosją. Przynajmniej częściowo gra z Rosją i można sobie też wyobrazić taką sytuację, że jeżeli do tej grupy państw zostanie wprowadzona Austria, to będziemy mieli wewnątrz konia trojańskiego, germańskiego? Tak, silne lobby rosyjskie w postaci Austria-Węgry i w ten sposób Rosja od wewnątrz będzie rozsadnikiem całego układu. Proszę pamiętać, że Austria to jest kraj całkowicie przez Rosjan zinfiltrowany, przede wszystkim od strony gospodarczej, prawda? Główny koncern OMV, który zawsze z Rosjanami współpracował, tam mieli udziały i tak dalej. Więc... No, wydaje się, że Austria akurat jest jakimś obcym ciałem w tym układzie. Znaczy geograficznie nie byłaby obcym, nie, ale bo to są wszystko tereny... Ze względu na charakterystykę, którą pan przywołał i te związki z Rosją. Czyli takich jakby tutaj pól konfliktu w obrębie tej inicjatywy jest więcej. No, nie wspomnę chociażby o tych wszystkich animozjach, które występowały w różnych momentach, na różnym poziomie wobec Polski, chociażby ze strony tych bliższych, nawet członków Grupy Wyszehradzkiej. Mówię o Czechach, Słowacji. No też... ale ma pan jeszcze Węgrów i Rumunów. Również. Tak, i też tam są napięcia. Tak. Ja uwierzę w to, że Trójmorze czy ta Europa Środkowa stała się jakimś bytem jednolitym, jeżeli powstanie autostrada właśnie z Bukaresztu do Gdańska chociażby. No i będzie można wozić tamtędy towary. Tak. Mamy gigantyczny deficyt tych południkowych szlaków przecież. Nie, to no, jest... Planowane są generalnie trzy drogi. Via Carpatia, która z Tesalonik prowadzi poprzez Via Baltic aż do Helsinek. I odnogi są właśnie do Bukaresztu, na Ukrainę, do Bułgarii. I drugi szlak, który prowadzi ze Szczecina, znaczy on ma prowadzić ze Szczecina, bo jest w budowie, przez Czechy do Chorwacji, całą Dalmację na południe. I to jakby powstało, no to mamy cały obszar objęty, prawda? Do tego drogi wodne, które miałyby prowadzić z Gdańska do Odessy, połączenie Wisły i Dniepru. Dalej droga środkowa, Gdańsk przez Bramę Morawską na południe. Kolej również do Tallina, Rail Baltica, prawda? I która dalej idzie przez Białystok do Warszawy. No to są połączenia bardzo ważne. Do tego dochodzą jeszcze rurociągi, znaczy gazociągi, ropociągi, prawda? Proszę zauważyć, że jeszcze kilka lat temu mówiono, że ropociąg Adria, który tam koło rieki się zaczyna, on ma transportować ropę rosyjską, bo jest połączenie z rurociągiem Przyjaźń. A w tej chwili ma transportować ropę z wybrzeża na północ. Tak? To samo gazociągi. Jeżeli mielibyśmy trzy gazoporty, Świnoujście, Rijeka, no bo wyspa Kryklej jest naprzeciwko rieki, Rijeka i załóżmy Odessa, to mamy trzy dojścia niezależne. Z tym, że Odessa jest o tyle kiepska, że Turcy blokują Bosfor, ale można dostarczać gazowcami przez Kaukaz z Azji Środkowej, prawda? Czyli przez morze. A to oznacza wyzwanie wobec Rosjan, no bo Rosjanie zajęli Krym, żeby kontrolować Morze Czarne, a tymczasem my tam, że tak powiem, wchodzimy. Tak? Czyli oni zajmują Krym, ale im to nic nie daje. Jeżeli Amerykanie będą na szelfie pod Odessą poszukiwali gazu,
gazu, tam są hydraty metanu, no to będą musieli zabezpieczyć bezpieczeństwo swoich pracowników, tak? No i co? I mają ten Krym Rosjanie i są tam uwięzieni. Mówimy o gigantycznym programie inwestycyjnym. Wraca pytanie o pieniądze. Czy Stany Zjednoczone mogą być zainteresowane jakimś udziałem finansowym w wsparciu tego rodzaju projektów, o których mówimy? Czyli gigantycznym jakby konglomeracie projektów, jest o których mówi pan doktor. Jest rzeczą oczywistą, że żołnierze, że armia amerykańska jest czynnikiem tezauryzacyjnym dla Stanów Zjednoczonych. Żołnierze amerykańscy walczą w obronie amerykańskich dolarów zainwestowanych w jakimś terenie. Więc im więcej dolarów będzie zainwestowane w Europie Środkowej, tym z większym prawdopodobieństwem możemy liczyć na to, że militarnie, realnie Stany Zjednoczone będą się tu angażować. Bo wszystkie inne gesty i traktaty są warte tyle, ile papier, na którym zostały ile napisane. Ile dolarów zainwestują, dolar, tak. Tyle się będzie liczyło. Panowie, dobrze, ale w hierarchii priorytetów amerykańskich, geostrategicznych, wydaje się, że to Morze Południowochińskie, to wszystko, co się dzieje tam. O tym nie powiedzieliśmy jeszcze. Właśnie. Że... Jest znacznie wyżej stawiane. Chwileczkę. To nie jest tak, że tylko Morze Południowochińskie, bo tam około Wysp Paracelskich sobie przepływali ostatnio i tak dalej, a Chińczycy uważają Morze Południowochińskie za własne wewnętrzne. Tak. Może, prawda? Chodzi o to, że jeżeli ma Ameryka pozostać mocarstwem, nie może być wypchnięta z Eurazji. W związku z czym tak naprawdę są dwa wyzwania. Pierwsze to jest zablokowanie Chin, żeby nie połączyły się poprzez Rosję z Niemcami. Proszę zauważyć, że prezydent Xi... Czy mówi pan o idei tego nowego jedwabnego szlaku w tym momencie? No, między innymi, również. Ale nie wiem, jakaś cisza dziwna, bo prezydent Xi był w Moskwie, a teraz jest w Berlinie, prawda? Tak. Czyli Trump przyjeżdża do nas, a Chińczycy z Moskwy do Berlina. No, to są wspólne manewry z Rosjanami w tej chwili uruchomili. Więc teraz, jak się mogą Amerykanie przeciwstawić? No, jeżeli tu wyjdą stąd, to tu wyjdą Chińczycy. Więc wybór jest taki. Albo oni wejdą i rozerwą z jednej strony sojusz niemiecko-rosyjski, a z Niemcami mają na pieńku, no bo chodzi o tą wojnę handlową, albo i jednocześnie zablokują Chiny, bo można zablokować Chiny albo w Rosji, ale to jest niepewne, niebezpieczne. Rosja jest rozsadnikiem chaosu, konfliktów i powiedzmy sobie syfu na całym świecie. Albo zablokować ich tutaj. Trochę dalej, ale za to jest pewny teren. I teraz tak, albo wejdą tutaj Amerykanie, albo wejdą Chińczycy. Przecież Chińczycy są już w Pireusie, chcą inwestować w Serbii, czyli od południa idą, tak? Na Węgrzech są Chińczycy. Proszę zauważyć, że jak Węgry są prorosyjskie, to już tam Chińczycy też się umiejscowili. Tak? No, i takie pokusy też są adresowane w stronę polskiego rządu. Przecież nie przypadkowo premier Szydło uczestniczyła ostatnio w forum jedwabnego szlaku, który odbył się w stolicy Chin. To kolejny tego rodzaju kontakt w wysokim szczeblu. Wcześniej był prezydent Andrzej Duda w Chinach. To jest też jakiś taki rodzaj gry negocjacyjnej. To świadczy o tym, że próbujemy prowadzić niezależną politykę zagraniczną. Podwyższamy naszą pozycję negocjacyjną. Po prostu. Bo jeżeli Amerykanie teraz mówią, drodzy Polacy, no my chcemy od was to i to, to my mówimy, no bardzo dobrze, ale ile zapłacicie? Bo jak nie, to Chińczycy. Bo my mamy tutaj Chińczyków pod ręką w razie czego. Tak, że już płacą. Mhm. No. Więc bardzo dobrze. Ta taka oscylacja pomiędzy... Oczywiście, że strategicznym sojusznikiem są dla nas Stany Zjednoczone. Ale jeżeli nie będą chciały, no, to są to Chińczycy. Nie mamy wyjścia. Ale Chińczycy nas nie obronią, w przeciwieństwie do Amerykanów. I to jest chyba zasadnicza różnica. Wiadomo, że Chińczycy to przede wszystkim skorumpują wszystkich. Tak. A nasi politycy to przecież tylko im się ręce trzęsą, że łapki lepkie, prawda? To nie ma takiej sumy, co by nie ukradli, nie wzięli. Ale, więc to jest oczywiście złe rozwiązanie. No ale to jest polityka, no to jest gra. Tutaj, wie pan, albo wy, albo oni, no coś musimy uzyskać, bo jeżeli nie będziemy mieli środków, to my tego nie zbudujemy. Jak tylko nie zbudujemy, to nie powstanie cały ten obszar, no to Niemcy się z Rosjanami dogadają i koniec. No. Proszę pamiętać, że idea cordon sanitaire to była idea Mackindera po I wojnie światowej i wtedy ten cordon sanitaire, czyli linię, która rozgraniczała Niemcy i Sowiety, tworzyła właśnie Polska i Rumunia. A zanim się wojna domowa skończyła w Rosji, to jeszcze miała tworzyć to Ukraina i południowa Rosja, bo myślano, że będzie jakieś państwo rosyjskie na południu tam za Donem, tak? Więc w zasadzie no, sytuacja się powtarza, tak? Historia się powtarza. A czy w
tym etapie, w tym momencie tej geopolitycznej gry, w jakim jesteśmy, przyjazd Donalda Trumpa chyba należy uznać za taką pozytywną okoliczność działającą na naszą korzyść, nie popadając, wracając do początku naszej rozmowy, w jakiś przesadny entuzjazm. My jesteśmy junior partnerem w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Musimy o tym pamiętać, że nie możemy tutaj marzyć. Nadużywać określenia strategiczne. No oczywiście, jesteśmy junior partnerem, ale ja chciałbym zwrócić uwagę na zmianę tonu naszej polityki. Pamiętamy jeszcze wystąpienie pana ministra Sikorskiego, który apelował o wiodącą rolę Niemiec, nie tylko w Europie, ale i w świecie. Pamiętamy zmianką o czołgach i tak dalej. Donalda Tuska, który z jednej strony chodził po molo z Putinem i wtedy prowadziliśmy politykę otwarcia na braci Rosjan, aby zaraz zrobić zwrot i stwierdzić, że Rosja jest jednak wrogiem, a Niemcy są tutaj właściwie krańcą mądrości. No teraz mamy jednak próbę tworzenia zrębów jakiejś niezależnej polityki na naszą miarę. Na miarę junior partnera Stanów Zjednoczonych, ale jednocześnie dużego kraju w Europie Środkowej. No i to jest optymistyczne. Jeżeli jutro padną jakiekolwiek konkretne deklaracje ze strony Donalda Trumpa, to znaczy, że ta polityka zaczyna przynosić jakieś efekty. Bo to jest tak, prezydent Trump będzie deklarował, ale konkretne decyzje będą podejmowane oczywiście niżej, na poziomie specjalistów, ministrów, zespołów negocjacyjnych i tak dalej. No, takimi sprawami prezydent się nie zajmuje. No tak, ale tworzy klimat i ten klimat wydaje się jest. Tak. Poza tym musimy wołać o nowy kapitał na polskim rynku. Tak, za koniecznie. Dużo jest kapitału niemieckiego, który nas skolonizował. Zwłaszcza nasz handel, nasze cukrownie. Teraz należy puścić konkurencyjny kapitał. I to nam będzie budowało jakąś grę wreszcie. Czyli demokrację, mówiąc krótko. Bo dzisiaj mamy demokrację kapitału. Tak, tak. I im większa różnorodność, to tym lepiej. Tak. Tym lepiej, bo jest równowaga po prostu. Oczywiście. Prawda? Tymczasem wycięto brytyjski kapitał, wycięto wszelkie inne źródła kapitału. Jest całkowitą dominanta. To przykład z Rzeczpospolitą, prawda? Tak. Była tak. Brytyjska i już przestała być, tak? Jest hajdarowska. Tak. Panowie, co bardzo... Tak, w ogóle nie wiadomo, co to znaczy. Bo... Nie wiadomo, bo to już... Panowie, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Doktor Jerzy Targalski, politolog, historyk, Witold Gadowski, pisarz, dziennikarz Tetrzy, byli gośćmi tej części specjalnego wieczoru Telewizji Republika. Wieczoru, który związany jest z wizytą Donalda Trumpa w Polsce. Jak państwo widzieli na zdjęcia, które emitowaliśmy w trakcie rozmowy, kolumna aut przewożąca prezydenta Stanów Zjednoczonych zmierza w tej chwili do centrum Warszawy. Wiemy, że prezydent zatrzyma się w hotelu Marriott. Od jutra, od wczesnego poranka, bardzo intensywny program, rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą, później z delegacją, której skład już wcześniej wymieniałem w ramach rozmów plenarnych, no i spodziewane z dużym wyczekiwaniem wystąpienie prezydenta na Placu Krasińskich o godzinie 13, które oczywiście będziemy transmitować. Za chwilę kolejni goście w naszym programie. Bądźcie państwo z Republiką.